Dobry wieczór, Joanna Sikora, zapraszam na prognozę pogody. Wiosenne święta za nami, przed nami zimowy nowy rok. Nadchodzi ochłodzenie, dzisiejszej nocy ujemną temperaturę termometry pokażą na wschodzie Polski, tam minus 2, minus 4. Z kolei na zachodzie nadal będzie panować jeszcze dodatnia temperatura, tam termometry pokażą 3-4 stopnie Celsjusza. Na Podlasiu mogą się dzisiejszej nocy też pojawić opady śniegu. Najwięcej chmur będzie panować na wschodzie oraz na południu naszego kraju. Jutro zachmurzenie małe w wielu miejscach Polski, jedynie na południu i na zachodzie może tych chmur pojawiać się więcej. W Bieszczadach pojawią się opady śniegu. Na wschodzie chłodniej, tam około minus 1 stopnia, a z kolei na zachodzie plus 3, plus 4 stopnie Celsjusza. Powieje słaby i umiarkowany wiatr. Dzisiejszej nocy w naszym regionie na wschodzie możemy spodziewać się opadów deszczu, one potem będą zanikać. No i widzimy, że nadchodzi już powoli zima. Minus 1 w Toruniu, Włocławku i Grudziądzu. 0 w Bydgoszczy, Inowrocławiu. Z kolei jutro w ciągu dnia nadal możemy spodziewać się około zera w największych miastach naszego regionu. Zachmurzenie będzie małe, tak więc na niebie zacznie pojawiać się słońce. Powieje słaby i umiarkowany wiatr. W kolejnych dniach ta temperatura będzie spadać. Nie zrobi się biało, ale za to będzie chłodno. W środę zachmurzenie małe, okresami bezchmurne niebo, ale zimno. W nocy minus 3, minus 5, w ciągu dnia minus 2, minus 1. W czwartek nadal bezchmurne niebo, w nocy minus 4, minus 6, a w ciągu dnia minus 2, minus 3. W piątek jeszcze zimniej, nadal niebo będzie bezchmurne, w nocy minus 7, minus 8, a w ciągu dnia minus 3, minus 4 stopnie Celsjusza. O tej porze to wszystkie informacje o pogodzie. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia wieczorem.